Siemanko, ja jestem Araulen, witam was w drugim odcinku z Farming Simulatora 2013 Titanium Edition. Co my tu robimy? Otóż nagrywałem już jakieś ponad 10 minut materiału, ale nie nagrał mi się dźwięk, a nie będę udawał, że nagrywam coś po raz pierwszy, ponieważ mi to najzwyczajniej w świecie nie idzie. Więc co my tu robimy? Otóż, tak przemyślałem sprawę z tym koszeniem, to pole jest ogromne jak na taki malutki kombajn i postanowiłem wziąć kredyt, tak mi radziliście, że brać cały czas dusić, pożyć 5000 i tam dostałem chyba 100 tysięcy kredytu, albo 105, coś koło 105 tysięcy jeszcze. I przyjechałem do sklepu z maszynami z nadzieją, że uda mi się coś kupić, jakiś taki większy, chociaż troszkę kombajn, ponieważ tamten to jest, ta koszenie tamtym zajmie wieki, dosłownie. Ten kombajn jest tak malutki, a to pole jest takie duże, że nie zamierzam na kilku odcinkach kosić jednego pola. A jeśli nawet przyspieszę to wszystko do choćby 5 minut, podejrzewam, że to będzie taki timelapse, że wam oczy wypali. Więc nie widzę w tym żadnego sensu. I postanowiłem się wybrać właśnie do sklepu i zobaczyć, czy da radę coś kupić. Tak. I ogólnie jeszcze tu nic nie robiłem, po prostu przyjechałem, zadzwonił telefon, przerwałem nagrywanie. Okazało się, że nie nagrał mi się dźwięk. Coś się po prostu schrzaniło, ale teraz już powinno być ok. I rozkręcamy się w odcinku. Na początek tutaj kurczę, takie gustowne, nie chcę, takie gustowne teksturki widzę poustawiane. No super, po prostu cudowne, jakość jest tak powalająca, zobaczcie jaka szczegółowość. No nie wierzę, jak można aż tak szczegółowe tekstury zrobić. Szacun Giants, szacun. Normalnie jesteś bezkonkurencyjny. Dobra, więc skakujemy do sklepu. I interesuje mnie kombajny. Dojdź najtańszy. Najtańszy Dojdź Ekhem. 200 tysięcy. Czyli dwa razy tyle, co mam obecnie. Plus 32 tysiące żniwiarka. Cudownie, prawda? Sprzedamy może tego jednego biurera. Bo mam ich dwa i są dwa będą mi zbędne, zwłaszcza że są też inne traktory. Dostanę za niego 39 tysięcy dolarów. Mam 105 tysięcy, to będę miał 144 tysiące. To wszystko jest mało. Chyba że sprzedam zboże. Lol. Krzak bez żadnych łodyg. Przenikam. Cudownie. Chyba że jeszcze odwieziemy zboże to, co wymuciliśmy. Może na coś się uzbiera. Więc wracamy tutaj. Tam w kombajnie chyba nic jest trochę. Dobra, podjedziemy i wysypiemy, a potem opróżnię silosy i to wywiozę. Co jest? Jedź. Okej. Jedziemy.
Już kombajn na horyzoncie. Już tam nam się doczytuje jakoś. Tutaj jest, widzę, zastosowany LOD system. Tak to się chyba dosłownie czyta. Z tym opcją doczytywania tekstur z odległości. Trochę to głupio wykonanie moim zdaniem, bo nie mówię, jeśli komputery są słabsze, to spoko. Ale tak jakby na przykład mój GTX 770, on się nudzi przy tej grze. Spokojnie mógłbym mieć render distance na maksa, bez żadnego loada i tak dalej. A tu musi jeszcze, a tu gra mu jeszcze jakieś ograniczenia serwuje. No bez sensu. Wejdź. Wystaw rurę. O. Zaraz się wysypie. Okej. Jedziemy z tym. Włączymy kogucika, który wygląda cudownie. Prost genialnie. Jakieś światełko mrugające nad żarówką, nad całym tym kogutem. W dodatku kompletnie nierealistyczne. Jeju. Czy naprawdę w dzisiejszym odcinku ta gra z samymi negatywami mnie zaskoczy? Nie denerwuj mnie, błagam. Nie denerwuj mnie, gro. Jak tam sprawa silosów wygląda? Statystyki, magazyn pszenicy. Powywozimy to wszystko. Jak finans, ceny, pszenica, dworzec kolejowy jest lepiej płacą. Mapka. Dobra, a gdzie jest dworzec kolejowy? Gdzie jest dworzec kolejowy? Jest tu jakaś legenda albo coś? Wzrost, rodzaj roślin, ciągniki, pokaż ciągniki, kombajny, narzędzia, ustawienia, częstotliwość misji co 20 minut. No nie ma. I skąd ja mam teraz wiedzieć, gdzie jest jakiś, jak to się nazywa? Dworzec kolejowy. No skąd ja mam to wiedzieć? No ludzie, bez przesady. Dobra, jadę do tego pomarańczowego w prawym górnym rogu, zobaczę co to jest. Żeby żadnego wyjaśnienia ikon nie było? No kolejna rzecz, która mnie zawiodła. No, kurczę. Naprawdę. Aha. I widziałem też w sklepie, w ciągnikach Lindnera. Tak, Lindner Geotrack 94. A co to oznacza? Że Giant, jak się dowiedział, że Playway z UEG mają licencję na tą austriacką markę, to postanowił ze swoim EWS-em nie być gorszym i także wykupić tą licencję. Naprawdę, czy jeden od drugiego musi koniecznie zgapiać? Naprawdę, każda gra powinna mieć własne pomysły, a nie jak jeden ma, to ja też to muszę mieć. No, bez sensu. O, to jest dworzec kolejowy. Dobrze trafiłem. Wybaczcie ogólnie za taki rage momentami, ale troszkę mnie to już denerwuje. Niestety. Gdzie to wysypać? Tu. Rozładuj. Jedziemy z powrotem na farmę. Trochę tu pojeździmy. Przydałby się taki moduł pracownika jak w Agrarze 13. W którą stronę? Jak w Agrarze 13,
gdzie można było spokojnie wyznaczyć pracownikowi, co ma robić, co ma odwieźć, gdzie odwieźć i tak dalej. Tam to naprawdę fajnie rozwiązane było. I ogólnie coś się, że dzisiejszy odcinek będzie taki trochę rozwalony, ale jeśli mi się uda, to obiecuję, że wrzucę jakiegoś timelapsa, chociaż z połowy żniw albo coś. I najwyżej bym, jeśli to by masakrycznie długo trwało, a nie zdobyłbym tego kombajnu, to zrobiłbym tak, na przykład daję na początek timelapse, drugą część i tam jakiś napis w rogu do poprzedniego odcinka, mija timelapse, tam dajmy na to 5-6 minut i witam się ja osobiście i zaczynamy kolejny odcinek. Myślę, że to też by było ok, a teraz nie wiem co, jak to, nie wiem jak to rozwiązać jeszcze, jak to w ogóle wyjdzie, bo mam troszkę obowiązków do zrobienia na dzisiaj, a chcę jeszcze nagrać symulatora Farmy 2013 i nie wiem jak to wyjdzie. Ile mamy rzepaku, bo rzepak jest drogi. Okej, jesteśmy z powrotem. Wybaczcie za tą malutką, kilkusekundową dla was przerwę, ale musiałem coś zrobić pilnego. Więc teraz bierzemy dalej tą pszenicę. Wywozimy. Ups. Wywozimy, walczymy o hajs. Tak. Hajs z YouTube'a. Rzeczy samej. Hajs z YouTube'a. Tutaj pojedziemy teraz tą drogą. Na, nie wiem czy to na skróty, czy nie, ale trochę pozwiedzamy. Spodziewałem się czegoś więcej po tym dodatku, szczerze mówiąc. Wysypiemy. A się zboże pakuje normalnie, szok. W ogóle nie widać, że to ziarno, tylko jakiś piasek ja bym to sypywał. Masakra. Idziemy z powrotem na farmę. Ten odcinek, kurczę, wyjdzie taki rozkopany, ale niestety nic nie poradzę. Takie są te nieszczęsne początki. Ups. Jeśli da radę, a da radę, już myślę, że trzeci odcinek będzie taki normalny. Trzeci albo czwarty, bo nie wiem, czy trzeci do tego liczyć, bo pewnie będzie dokończenie tego żniwowania. Jakby mnie puścili takim traktorem na drogę, to bym mandat dostał. Nie nadaje się na kierowcę. Nie nadaje się na kierowcę. Teraz może rzepak. Rzepak jest drogi. Tak? Kukurydza jest tania, ziemniaki. Rzepak weźmiemy. Ile mamy tego rzepaku? 8, prawie 9 tysięcy. Syp, 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 syp. Okej, na rzepaku powinniśmy trochę zarobić. 3000. Po więcej nie będę brał. No dobrze, jadę w tamtą stronę. Ups. Tak. Kurczę, klawiszologia.
Mam klawiaturę schowaną, nie bardzo widzę co wciskam. Jedziemy naszym biurerem. Jedziemy naszym biurerem z ziarnem na sprzedaż. I zobaczymy jak tam będzie sytuacja z pieniążkami. Jeśli będzie trzeba, to sprzedam też jeszcze może jeden traktor, bo naprawdę ten kombajn mi się przyda, a traktorem jestem tutaj nawet jednym wszystko obrobić, także troszkę ryzykuję, ale myślę, że mi się to opłaci, bo jednak koszenie, ja pierdzielę. No nie nadaje się do jeżdżenia i gadania jednocześnie, bo tracę koncentrację. Wybaczcie. Wybaczcie mi za to. Wracając do tematu. Na czym ja skończyłem? Aha. Sprzedam może jeszcze najwyżej jakiegoś jeszcze jednego traktorka oprócz tego biurera. Bo tych traktorków trochę jest. No i ten kombajn no, oczywiście stary sprzedam. A jednak traktorem jestem w stanie sam wszystko obrobić, a koszenie takim malutkim kombajnem nie jest zbyt wygodne. Okej. Jedziemy. Dobrze ja jadę? Bo prąty pogubiłem. Chyba tu teraz. Tak sobie pozostawiam trochę w każdym silosie, żeby do siewu było. A część przedam. Chyba pojechałem tą złą drogą. Tam jadę przez pole, tam się będę trudził. Mi to wolno, ja jestem człowiek bezkarny. Wszyscy na dzielni się mnie boją. Na farmie, przepraszam. Wszyscy na farmie się mnie boją. Jestem panem. I mogę jeździć sobie przez pola. Ciśniemy 40 na godzinę. Jak tam? Co mogę sprzedać? Jęczmień. Kukurydzy za dużo hajsu, nie będzie. Ale pewnie też trochę sprzedam. Ups. Naprawdę nie nadałoby się na kierowcę. Okej. Tu jest chyba ta krótsza droga. Nie światła. A czy można... zwierzęta. Kupię parę kur, żeby no z pięć chociaż, żeby był hajs z jajek. Tak. Bo przyda się. To jest zawsze dodatkowy środek zarobku, a na opiekowanie się krowami na razie nie mam środku. By the way, jak to wygląda sprawa z koszeniem trawy? No tutaj jest wszystko żółte, a z tego co ja się orientuję, to tu nie ma pór roku. Więc czym ja mam karmić te zwierzęta?
co ja mam poświęcać pola, wysiewać trawę, żeby móc później nakarmić zwierzaki? Napiszcie mi, jak to sprawa z tym wygląda. Bo jeśli nie ma normalnych łąk z zieloną trawą do koszenia, no to przepraszam, ale bez sensu. Samą żółtą trawę dopakowali, aby to był jakiś środek jesienia. To przecież tego, co wiem, pół roku nie ma. Oj, wysypujemy. Okej. I nawrócę. Torami jadę spoczko. Jestem koń pociągowy. Przypomina mi się GTA V i takie tory. Kogoś to oglądałem. Też właśnie takie tory były. Takie pociągi. Tak mi się skojarzył ten traktorek. Na farmę teraz. Na prawo, tak? Chyba tak. Tak. Widzę silosy. Mam fajny pomysł na tytuł odcinka. I myślę, że będzie dość trafny. Aczkolwiek nie powiem wam tego. Będzie to zresztą. Jak ja będę to mówił, jak przecież wy będziecie to widzieć. Facepalm. Okej, nieważne. Myślę, że tytuł odcinka wam się spodoba. Bo będzie coś nawiązywał do tematu. Okej, gdzie jest drugi biurę? Tu jest. Sprzedamy dziada. Sprzedaj. Tak. Mamy 161 tysięcy, jeszcze 30 tysięcy nam na samy kombajn potrzeba. Tego ciapka może jeszcze sprzedamy, po ile on chodzi w ogóle? Co ty według marki? International Harvester 8900, no koło niecałe 5 tysięcy powinienem dostać. On też raczej nie będę z niego korzystał. Więc sprzedam dziada. Sprzedamy. Wyprzedujemy wszystko. Wyprzedujemy wszystko, ale cóż, jak bieda przyciska, to innego wyjścia nie ma. Do sklepu w lewo. Chwilę nam to zajmie. Swoją drogą fajny traktorek. Te przednie koła ma epicko po skosie. Jak takie coś w rzeczywistości skręcało, jak temu koła nie szły prosto, tylko pod takim kątem. Możemy coś uświadomić? Byłbym bardzo wdzięczny. Będziemy tu jechać wieki. Wieki. Na szczęście. Ale kopci. Kurde, normalnie. Ale czarny tym, myślałem, że niebieski. To by oznaczało, że olej. Silnik olej pociąga. Ale jednak jeszcze się trzyma. Kurde, taki zadbany. Czyściutki, taki duży, ale czysty dym. No kto by pomyślał, że taki traktor może być tak zadbany jeszcze w obecnych czasach? Wyobrażaliście to sobie? Bo ja sobie tego nie wyobrażałem. Ale jednak, Farming Simulator 2013 pokazuje, że takie rzeczy są możliwe. Ten traktor, który dzisiaj jest sprzętem naprawdę historycznym, jest jeszcze w idealnym stanie. Szacun. Kurde, w tej grze jest wszystko cudowne. Ja pizdam. Sprzedaj tego dziada.
Okej. I jeszcze sprzedamy kombajn. Rurę schowamy i zapitalamy. Zapitalamy. Chociaż obawiam się, że to też nie wystarczy. Niestety. Tu jest jakaś ścieżka. Podjedziemy. To trochę drogi jest. Zobaczę, ile on będzie cisnął. 16 na godzinę, 17. Będzie 18, będzie 20? Je, jest 20. Co będzie dalej? Czy wyciągnie więcej? Jest 21. No, dalej, dalej, dawaj, dawaj. Dawaj. Oj, chyba więcej już nie pociągnie. Niestety. Bardzo niedobrze. 18, 19, wzrasta, prędkość wzrasta. 21. Czy pociągnie więcej? Czy pociągnie więcej? Kurczę, nie pociągnie więcej. A to pech. Taki kombajn cudowny, a tak wolno jeździ. A to pech. Cóż, niedługo przejdzie na przerób, pójdzie na przeróbkę, więc kończą się jego cierpienia i cierpienia jego użytkownika, czyli mnie. I współczuję tym, którzy jeszcze takie kombajny mają. Seriously. Seriously. Jadę na skróty. Czas mnie goni. Jest już ponad 25 minut odcinka, a ja nic rzeczowego dzisiaj nie zrobiłem. To jest chyba pierwszy mój odcinek na kanale, w którym nie ma nic sensownego. Takie rzeczy by się nadawały na live'y, ale cóż, mój internet nie pozwala na fajne twitchowanie. Myślę, że mogłem kiedyś zrobić live'a, a Tira, jak pracuję nad pewnymi projektami, myślę, że produkty finalne zobaczycie pod koniec stycznia, ale będzie ciekawe. I jeśli by mi się udało, to może machnął właśnie jakiś stream pracy a w Tirze, ale nic nie obiecuję, bo nie wiem, co z tego wyjdzie. Musimy OBS-a skonfigurować, wybrać odpowiednie ustawienia i tak dalej, żeby to w miarę płynnie było. Sprzedać za sprzedaż. A header? No bez jaj! Chyba kpicie. Sortuj według typu maszyny. Kombajny. 10 tysięcy mi jeszcze brakło. Ja pierdzielę. Co by tu teraz zrobić? Starego kombajnu na pewno nie możemy kupować. Na pewno. Jakby tu zarobić? Może na jajkach bym zarobił, ale coś czuję, że to będzie trudne. Przesunę trochę czas. Tak. O, co to jest? Raz, dwa, niech czas minie. Może da się jeszcze więcej? Nie, to jest masz. I poczekam. Da się jeszcze. Kurde, nie mogę już więcej kredytu wziąć. A szkoda. Co by tu zrobić? Muszę sprzedać jeszcze tę kukurydzę. To już w sumie może zrobię poza odcinkiem. Dobra. Nie, nic, nie chcę żadnego załamania. Dobra. Obiecuję, że poza odcinkiem pokombinuję coś, jak to wykombinować jeszcze te
40 tysięcy na kompanii Hender, postaram się coś wymyślić. I w następnym odcinku, który pewnie około za około tydzień, tak, ten myślę, że będzie opublikowany w środę, to myślę, że następny odcinek już numer 3 będzie około środy za tydzień. Ale nic nie obiecuję, nie wiem jak tam z tym terminem, bo ferie i w ogóle, ale prawdopodobnie szykuje mi się jakiś wyjazd. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Ale to o wszystkim będę was informował na kanale jeszcze. Na Gamsite także. I będziemy... Będę z wami na bieżąco. Więc tym razem kończę. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wytrzymaliście i obejrzeliście do końca ten jakże nudny odcinek. Bo nudny, nic ciekawego się nie działo, nic konkretnego, ale cóż, takie rzeczy też trzeba jakoś robić, a ja niestety na live'ach nie jestem w stanie tego ogarnąć, a następnym razem obiecuję, że takie coś będzie już poza odcinkami, no chyba, że powiecie, że lubicie takie rozluźnienie, nie na temat, tylko po prostu na luzie, to spoczko, ja mogę takie odcinki także nagrywać, więc dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, ja się z wami żegnam, cześć!